Wracamy do zakupów growych. Ostatni odcinek co prawda był niedawno, jednak ja zapomniałem o kilku ważnych elementach. Po prostu tak to jest, gdyż zbiera się gry, pudełka przez 4 miesiące i nagle nagrywa się film. Zawsze coś się zapodzieje, a w międzyczasie także dokupiłem kilka elementów, więc myślę, że to będzie fajny pomysł, żeby nagrać kolejny materiał. I zaczynamy od tego, o czym zapomniałem w poprzednim materiale, czyli prawie edycja kolekcjonerska Duke Nukem Forever. Mamy tutaj taką bardzo fajną figurkę, a właściwie po piersie. Wydaje się, jakby było wykonane z kamienia, jednak po dłuższych oględzinach jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie jest to kamień, jednak jest to bardzo fajne tworzywo i wygląda to zacnie. Przechodząc do tego, dlaczego powiedziałem prawie edycja kolekcjonerska? Ponieważ brakuje tu kości do gry oraz samej gry. Ja oczywiście grę posiadam osobno, jednak w tym zestawie nie było gry, ale za to mamy karty do gry. Duke Nukem. I właściwie są to, z tego co mi się wydaje, normalne karty do gry, w którym można grać, jednak ich rozmiar jest znacznie mniejszy. Przechodząc dalej do Duke Nukem Forever, mamy tutaj taki komiks. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się komiksu, jest to bardzo fajnie wykonane. Te ilustracje są fajnie rozpisane, dokładne, kolorowe. Tutaj możecie sami zobaczyć, ja wam to nawet przybliżę. I teraz chyba najciekawsza rzecz, czyli taka książka, artbook, gdzie mamy przedstawionego głównego bohatera, screeny z gry, uzbrojenie. Naprawdę wygląda to fajnie, twórcy się postarali i jakość wykonania naprawdę jest na wysokim poziomie. I teraz co mogę powiedzieć o samej grze? Ja przygodę z Duke Nukem Forever miałem. Zacząłem w to grać, jednak ta gra jakoś mnie odrzuciła, nie była to najlepsza część. Szczerze powiedziawszy, już wolałem tego Duke Nukem 3D albo zwykłego Dooma, te gry bardziej do mnie trafiały. Ale ta też była spoko, nigdy nie ukończyłem, jednak gra była mocno urozmaicona. Nie sterowaliśmy cały czas naszym bohaterem, a był etap, gdzie zostaliśmy zmniejszeni i jeździliśmy takim małym sterowanym samochodzikiem. Wyglądało to naprawdę fajnie, no i walczyło to z tą nudą. I przechodząc dalej, gdzieś uchował się tutaj jeszcze numer CD Action, jest to jubileuszowe wydanie. Równe 300 numerów mieliśmy okazję już dostać. Niestety ja ubolewam, że do CD Action już nie dodają płyt, a karty. Niestety te karty wyglądają znacznie gorzej. I po prostu psują tą frajdę. Ja zbierałem właśnie pudełka z płytami. Niby to były tylko koperty, jednak zawsze to lepsze niż jakaś karta, która i tak się zgubi po 2 godzinach. No niestety, ta zdrawka do mnie nie przemówiła, a tutaj widzę, że to jest numer z jakimś plakatem. Ja wam to się postaram rozłożyć, żebyście mogli zobaczyć, co na tym jest. O, widzę, że plakat z Dooma. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie, jednak postarałem się to pokazać. Po prostu jest to za duże do tego kadru. Wracamy do numerów z CD Action. Mamy tutaj bardzo ciekawe pudełko, właściwie samą płytę bez tej okładki. Jednak jest to numer, który wiąże się z moim dzieciństwem. Jak gdy byłem mały, posiadałem dokładnie taki sam numer. I jest tutaj gra o motocyklach, o quadach, gdzie jeździmy po prostu po różnych torach, skaczemy, wykonujemy triki. I to po prostu jest moja gra dzieciństwa, przez sentyment to kupiłem. A przy okazji sprzedający miał jeszcze 2 inne numery, więc też je wziąłem, bo to nie opłacało się płacić tam 2 zł za numer CD Action i 10 za przesyłkę, więc już uzbierałem trochę innych rzeczy od tego sprzedającego. No i ta gra to MX vs ATV. Pamiętam, że tutaj była taka gra o zombie. Ja zawsze się bałem jej zainstalować, bo jak można tutaj zobaczyć, to opakowanie jest straszne, przynajmniej straszne było dla 10-latka. Myślę, że fajnie będzie to zainstalować. Teraz, gdy mam tyle retro komputerów, fajnie będzie to odpalić i cofnąć się ponownie do dzieciństwa. Nie wiem, z którego roku jest to numer, może będzie napisane. Numer 7 z 2008 roku. Kolejny numer CD Action, tym razem pierwszy z 2011, więc już bardziej współczesne czasy. I na tej płycie znajduje się Kane and Lynch oraz Resident Evil 4. Resident Evil nigdy nie grałem, chociaż zawsze kusiła mnie ta seria, jednak ja nie lubię horrorów, ja nie lubię się bać. Jednak myślę, że warto będzie sprawdzić horrory i Resident Evil będzie świetną okazją, żeby przetestować te horrory.
Myślałem też na Until Dawn. Jest taka gra na PlayStation 4, gdzie podejmujemy wybory i myślę, że ona bardziej by mi przypadła do gustu. Zresztą możecie powiedzieć, co bardziej polecacie, Resident Evil czy Until Dawn, ale tutaj jest Kane & Lynch. I to także była gra po części mojego dzieciństwa, może nie dzieciństwa, a już młodzieńczych lat. Gdy chodziłem, nie wiem, do początki mojego gimnazjum, to grałem w Kane & Lynch. Była to naprawdę fajna gra. I ci bohaterowie naprawdę zapadali w pamięć. Lynch miał problemy psychiczne i na przykład byli ustawieni na jakąś akcję, na napad na bank. Kane poszedł obrabować skarbiec, a Lynch miał pilnować zakładników. Niestety Lynch nie brał leków i miał te zaburzenia psychiczne i nagle stracił nad sobą kontrolę i zaczął zabijać zakładników. I nagle cały plan, który ustawialiśmy godzinami, runął. Była to naprawdę fajna, klimatyczna gra i żałuję, że twórcy zepsuli dwójkę. Lynch miał tak wielki potencjał, to mógł być lepszy bohater niż Trevor, bo to także psychopata, a twórcy to tak zepsuli. Dwójka była największym krapem, w jakiego miałem okazję zagrać, największym rozczarowaniem i szczerze powiedziawszy nie polecam. A najgorsze jest to, że tą grę robią twórcy Hitmana i Hitman Rozkrzeszenie i Kane & Lynch 2 wyszli mniej więcej w tym samym czasie, gdzie Hitman był perfekcyjny, idealnie dopracowany, a Kane & Lynch był zrobiony na odpierdziel. Szkoda, myślę, że ta marka już raczej umarła, jednak bardzo cieszyłbym się z powrotu z jakimś przytupem. Kolejne wydanie z CD Action, tym razem z 2011, czyli tak samo jak poprzednio. I mamy tutaj Rainbow Six Siege Vegas, Super Commander oraz Still Life. Nie mam pojęcia, co to za gry, jednak kupiłem, ponieważ sprzedający miał w ofercie i po prostu bardziej mi się opłacało zapłacić za te 3 gry i przesyłkę, niż za 2 gry i przesyłkę. Ja tak zawsze mam, gdy kupuję od jednego sprzedającego jakiś przedmiot, to sprawdzam, co ma jeszcze do zaoferowania, może będzie coś wartego uwagi i to kupuję. I to się bardziej opłaca, uwzględniając przesyłkę. A i co, tyle. Tutaj jeszcze w ramach ciekawostki mamy kamerę Move do PlayStation 3. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żebym kiedykolwiek to użył. No jednak jest, kupione tam za, nie wiem, 3-4 zł. I kupiłem, była promocja na Allegro, ja często przeglądam te gorące oferty na Allegro, czy jakkolwiek się to tam nazywa. I tam właśnie była przeceniona płyta Popka. Taki, właściwie taki dwupak, gdzie zawiera płytę Bad Pop oraz 72 godziny. Za 12 zł nowe dwie zafoliowane płyty, myślę, że opłacało się. I co, z mojej strony to na tyle, trzymajcie się, cześć!